Na 100 dni do Igrzysk Olimpijskich jesteśmy gośćmi ministra sportu i turystyki Witolda Bańki. Panie ministrze, serdecznie dziękuję za wygospodarowanie czasu. Wiem, że ma pan bardzo napięty grafik. Tym bardziej doceniam to, że znalazł tam pan dla nas kilkadziesiąt minut. Zobaczymy. Witam serdecznie i cała przyjemność po mojej stronie. Panie ministrze, do Igrzysk Olimpijskich pozostało 100 dni. Na jakim etapie są przygotowania naszych olimpijczyków i w jakim zakresie wspiera ich Ministerstwo Sportu? Znaczy, jako ministerstwo na bieżąco monitorujemy przygotowania naszych olimpijczyków do najważniejszej imprezy czterolecia sportowej, jakim są Igrzyska Olimpijskie w Rio. Z naszej strony udało nam się zabezpieczyć pod każdym względem przygotowania, jeśli chodzi o kwestie finansowe. Po raz pierwszy w historii Ministerstwa Sportu i Turystyki środki finansowe na przygotowania do Igrzysk zostały wypłacone bez jakichkolwiek turbulencji bardzo szybko, tak? Czyli związki sportowe otrzymały już na początku stycznia pieniądze. To spowodowało, że mogliśmy w jakiś sposób mówić o spokojnych przygotowaniach. Nie ma żadnych informacji, sygnałów ze strony czy to zawodników, trenerów i przedstawicieli związków na temat jakichś ewentualnych turbulencji finansowych czy braków w tym zakresie. Także związki mają to, co im potrzeba do tego, aby dobrze przygotować naszych zawodników do Rio. Media i kibice już zaczynają powoli bawić się spekulacje, a jak pan szacuje, jakie są szanse medalowe, jeżeli chodzi o reprezentację olimpijską naszego kraju? Znaczy, ja długo broniłem się przed typowaniem, natomiast przyszedł taki czas, moment, że dziennikarze już bardzo mocno docisnęli, tak, w tym zakresie. Znaczy, ja wyznaję taką zasadę, żeby zapewnić pełny komfort przygotowań zawodników w kontekście Igrzysk Olimpijskich, żeby też nadmiernie tej presji nie pompować, presji oczekiwań, bo czego najbardziej potrzebuje zawodnik i trener, to przede wszystkim spokoju przygotowań. Ale trzeba przyznać szczerze, że sygnały są optymistyczne, które płyną ze strony związków sportowych i zawodników i trenerów. Także ja jestem optymistą w kontekście przygotowań i w kontekście samych Igrzysk Olimpijskich. Wydaje mi się, że to może być dobry rok dla polskiego sportu. Czy pan minister ma jakiś pomysł, czy może powstanie jakiś specjalny program stypendialny, który będzie mógł zapewnić normalny byt i funkcjonowanie tym olimpijczykom, którzy rokują na następne igrzyska w kontekście zdobywania medali dla naszego kraju? Czy chcemy przede wszystkim rozszerzyć katalog stypendystów? Tak? Analizowaliśmy w ministerstwie tę sytuację. Na dzień dzisiejszy stypendia otrzymują zawodnicy z miejsc 1-8, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata i jeśli chodzi o juniorów, to są miejsca 1-3. Chcemy rozszerzyć ten katalog o miejsca 1-12, jeśli chodzi o seniorów i 1-6, jeśli chodzi o kategorie juniorowskie. To pozwoli jakby objąć tym programem stypendialnym tą szerszą grupę zawodników, którzy nie są w tym ścisłym topie światowym, ale rokują na przyszłość. Mam pytanie o algorytm, który przygotował pan Paweł Słomiński i chciałbym wiedzieć, bo mam wrażenie delikatne takie, że troszeczkę matematyka rządzi tym, kto dostaje finansowanie. Czy nie byłoby lepiej dyskutować z trenerami, szukać potencjału w młodych właśnie zawodnikach, zawodniczkach, żeby szukać następców chociażby Pawła Fajtka czy Agnieszki Radwańskiej? No, słusznie pan redaktor zauważył. Ja też nie jestem zwolennikiem tego, aby ta matematyka decydowała o polskim sporcie i my taką ingerencję w algorytm już podjęliśmy, tak? W tym roku podział środków finansowych opierał się oczywiście na algorytmie, natomiast indywidualne interwencje realizowaliśmy, jeśli chodzi o finansowanie w poszczególnych związkach i jesteśmy na etapie też procedowania tutaj, ustalania pewnych reguł gry, jeśli chodzi właśnie o kwestie finansowania. Natomiast do Igrzysk Olimpijskich w Rio naturalnie tutaj żadnych zmian nie będziemy dokonywać, też żeby nie wywoływać niepotrzebnych turbulencji. Zresztą te środki zostały już podzielone, ale też jestem zwolennikiem tego, aby tutaj dokonać pewnej modyfikacji, jeśli chodzi właśnie o kwestię podziału środków. Podebrę się cytatem. Musimy zacząć mówić o polskim sporcie w kategoriach długofalowej strategii. Nie możemy myśleć zrywowo, od sukcesu do sukcesu. To są pana słowa wypowiedziane w polskim radio bodajże w połowie lutego. Ja osobiście powiem, że czekałem na takie słowa ze strony ministra sportu i turystyki od kilkunastu lat. I jaki jest plan długofalowy dla polskiego sportu, bo wiadomo, że medale na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy i Igrzyskach Olimpijskich będą zdobywać ci ludzie, którzy teraz są w wieku 14, 15, 16 lat. Dziękuję panie rektorze, że przytoczył pan te słowa, tak, bo to jakby w jakiś sposób oddaje filozofię, jaką posługujemy się właśnie rozpatrując polski sport. I posłużę się tutaj takim przykładem, choćby kwestią hokeja na lodzie. To jest dyscyplina sportu, która według tego słynnego algorytmu była troszeczkę poszkodowana, jeśli chodzi o
o podział środków, ale dyscyplina z pięknymi tradycjami i dyscyplina, którą podjęliśmy decyzję o wzroście jakby dofinansowania choćby z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na sport dzieci i młodzieży z kwoty około 2 milionów złotych do kwoty 4 milionów złotych, upatrując właśnie w tej dyscyplinie sportu potencjału, ale też nie na zasadzie nagród i kar, czyli nagradzamy teraz hokeistów wzrostem finansowania, jeśli nie zakwalifikują się choćby na Mistrzostwach Świata teraz do dywizji, do ścisłej elity hokejowej, to my to finansowanie obetniemy. Musimy przestać w tych kategoriach rozpatrywać sport. Jeśli podjęliśmy strategiczną decyzję o inwestowaniu w tę dyscyplinę sportu, to ta decyzja jest obliczona na najbliższe lata, czyli nie wycofa się minister sportu za rok, tylko czekamy, daliśmy kredyt zaufania Polskiemu Związkowi Hokeja na Lodzie, czekamy na plan rozwoju tej dyscypliny właśnie w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży, no bo to jest fundament budowy wyczynu na najwyższym poziomie. Dzisiaj musimy mówić właśnie o finansowaniu i to jest jakby klucz do rozwoju sportu, finansowaniu właśnie sportu dzieci i młodzieży, bo to są potencjalni następcy naszych mistrzów. I tutaj też dostrzegam takie optymistyczne ruchy ze strony niektórych związków sportowych, bo w takich kategoriach zaczynałem już postrzegać własną dyscyplinę sportu i jej rozwój, choćby piłka ręczna, program narodowy, program rozwoju piłki ręcznej Szczypiorniaka właśnie poprzez stworzenie dodatkowych szkół mistrzostwa sportowego, upowszechnianie piłki ręcznej właśnie w szkołach, w klasach sportowych, więc to się dzieje i na tego rodzaju postrzeganie sportu będziemy stawiać, no bo to jest klucz do rozwoju poszczególnych dyscyplin sportu, więc podejmujemy decyzję o wsparciu poszczególnych dyscyplin sportu i nie będziemy się z tego wycofywać i nie będziemy tego tak weryfikować rezultatem sportowym, no bo idąc tym tokiem myślenia, to piłkarze ręczni, nasi szczypiorniści, którzy mają ogromny potencjał, no na Mistrzostwach Europy, które były teraz w Polsce, nie do końca wypadli tak, jak oczekiwaliśmy, więc co, ukarać ich za słabszy występ? No wręcz przeciwnie, to jest drużyna z ogromnym potencjałem, ta dyscyplina sportu ma też ogromne szanse powodzenia w Polsce i rozwoju, więc tutaj podejmujemy decyzję i tego się będziemy trzymać. Czym jest program Witaj w Klubie? Jakie są jego założenia, cele oraz pomysł na promocję i rozwój tego programu? Że program Klub to jest taki sztandarowy nasz pomysł ministerialny. Od wielu lat mówiło się w środowisku sportowym o tym, w jaki sposób polskie państwo jest w stanie pomóc małym i średnim klubom sportowym, które borykają się z problemami małych budżetów przez samorządy finansowanych, bądź też wielu jakby ludzi, którzy pracują w tych klubach, trenerów, pasjonatów sportu. To są osoby, które pracują albo non-profit, albo za naprawdę niewielkie środki. Wiem to z doświadczenia, był mój trener, który przez wiele lat mnie wychowywał jako sportowca, otrzymywał wynagrodzenie na poziomie 120 zł miesięcznie. I takich pasjonatów, takich ludzi w polskim sporcie jest więcej. To właśnie oni wychowują zawodników. I uruchomiliśmy program Klub. 15 milionów złotych na start poprzez dwa granty finansowe. Jednorazowy w kwocie 10 tysięcy złotych dla klubów jednosekcyjnych i 15 tysięcy złotych dla klubów wielosekcyjnych na trzy fundamentalne z punktu widzenia sportu zadania, czyli dofinansowanie pracy trenera, dofinansowanie zgrupowań sportowych i dofinansowanie sprzętu sportowego bez możliwości finansowania jakichkolwiek kosztów pośrednich, administracji, transportu i tak dalej. Generalnie pieniądze mają trafiać bezpośrednio do klubów, kluby bezpośrednio aplikują do ministerstwa. No i program spotkał się z niesamowitym odzewem. Już wpłynęło około 3000 wniosków. Jest to ogromny zasięg. Będziemy chcieli też uruchomić dodatkowe środki, może już jeszcze w tym roku i zwiększyć budżet naszego programu, bo jakby oddźwięk ze strony środowiska sportowego, opinie na temat projektu pokazały, że to był strzał w dziesiątkę i to był projekt, na który naprawdę środowisko sportowe czekało od wielu lat. No i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, z efektów. Mam nadzieję, że ten program dalej będzie się rozwijał. Wielu trenerów prowadzących naszych olimpijczyków, reprezentantów Polski skarżyło się na ogromną biurokrację w resorcie, tak, zanim się Pan pojawił. Natomiast sytuacja teraz wygląda zgoła zupełnie inaczej, bo ja pamiętam Pana spotkanie, jak Pan objął resort i zadał Pan kluczowe pytanie w ośrodku przygotowań olimpijskich z trenerami się widząc. Co jest Wam potrzebne? A ja będę starał się to realizować. Na jakim etapie jest ta realizacja i w jakim stopniu udało się spełniać potrzeby właśnie trenerów? Znaczy,
te moje słowa właściwie oddają mój stosunek do środowiska sportowego. Ja mam to szczęście, że będąc już teraz ministrem, mam kontakt z wieloma zawodnikami, którzy kontynuują kariery, więc mnie też jest łatwiej rozmawiać. Spotykam się z zawodnikami, z trenerami i właśnie zadaję im pytanie, co wam potrzeba, czy czegoś wam brakuje, czy macie jakieś problemy i staram się na bieżąco reagować, więc myślę, że podstawą jest taki bezpośredni kontakt, nie utrudnianie, nie tworzenie jakichś ścian, bariery, tak, jeśli chodzi właśnie o kontakt ze środowiskiem sportowym, no ale także taka mozolna praca z urzędnikami. No niestety administracja publiczna ma swoje prawa. Dla mnie człowieka dynamicznego, funkcjonującego przez lata właśnie prowadzącego działalność gospodarczą też trudno się przestawić na pewne tory, więc ja staram się trochę z własnej energii, którą mam, wdrażać do działań administracyjnych i to powolutku się udaje. Natomiast to jest trudna, mozolna praca, bo w wielu aspektach po prostu trzeba zmienić filozofię funkcjonowania ludzi, ale to mam nadzieję, że powoli to się dzieje, no bo sam fakt tego, że choćby środki finansowe zostały wypłacone bardzo szybko przez ministerstwo, bez jakichkolwiek obsunięć i bez protestów ze strony związków i skarg na pracę ministerstwa, to też już jest jakiś sukces i nad tym będziemy pracować, żeby właśnie tę administrację unowocześniać poprzez choćby różnego rodzaju działania właśnie nadające szybszego tempa naszej pracy. Wracając do tych spekulacji, medali może być kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt, natomiast chciałbym pana zapytać, jak sportowcy powinni zagospodarować medal olimpijski, który wywalczyli na igrzyskach i przekuć go w sukces dla siebie wizerunkowy, marketingowy, co za tym idzie oczywiście także wsparcie potencjalnych sponsorów i finansowanie tak długofalowe. No tak, no to jest odwieczny problem sportowców i polskiego sportu, że my jako zawodnicy, jako sportowcy zbyt mocno skupiamy się tylko i wyłącznie na karierze sportowej, nie rozpatrując tego wszystkiego, co będzie dalej. Więc wydaje mi się, że sportowiec, który osiąga sukces, który zdobywa medal, powinien właśnie mieć już z tyłu głowy ten trudniejszy moment. Tak? Czyli nie, bo zwyciężać jest prosto, konsumować zwycięstwo też jest prosto. Najtrudniej w sporcie jest podnosić się z porażki. To jakby stanowi o sile sportowca i niejednokrotnie niektórzy sportowcy właśnie sobie z tym momentem nie radzą. On jest jakby fundamentalny, jeśli chodzi o przyszłość. Tak samo moment końca kariery. Tak? To jest najtrudniejszy moment dla sportowca, kiedy kończy pewien ważny ważną część swojego życia i musi przejść na tą drugą stronę mocy. Niejednokrotnie właśnie zawodnicy sobie z tym nie radzą, więc tutaj wydaje mi się, że należy podjąć właśnie działania takie edukacyjne w kierunku właśnie sportowców. Też może zachęcić do tworzenia jakby takiej otoczki też naukowej wokół sportu, czyli stworzenie możliwości właśnie pójścia w kierunku też edukacyjnym sportów w tym zakresie, jakby choćby poprzez umiejscowienie ich w uczelniach, wykorzystanie ich potencjału naukowego właśnie w akademiach wychowania fizycznego, ale taką edukację, nauczenie ich tego, że muszą stawiać na swój rozwój, na nie tylko na pracę nad swoją kondycją fizyczną i aktywnością fizyczną i tutaj formą sportową, ale także nad tą formą intelektualną, czyli zabezpieczenie się pod tym względem. Czego pan minister życzy polskim sportowcom na 100 dni przed Igrzyskami Olimpijskimi, no i tym samym czego pan życzy sobie? Sportowcom życzę zdrowia, bo najważniejsze jest, szczególnie w tym ostatnim tak zwanym BPS-ie, czyli bezpośrednim przygotowaniu startowym, gdzie ta forma rośnie u sportowców, wtedy wszyscy są narażeni najbardziej na kontuzje, na różnego rodzaju wirusy, choroby, więc przede wszystkim naszym sportowcom życzę spokoju w przygotowaniach, zdrowia, tego, aby bez jakichkolwiek kontuzji udało się dotrwać do startu, no i przede wszystkim szczęścia i powodzenia, bo sukces naszych sportowców to jest sukces całego kraju, całego naszego społeczeństwa i chyba nie ma osoby w Polsce, która by nie życzyła tego, a która kocha sport, żebyśmy na Igrzyskach Olimpijskich zdobyli jak największą ilość medali. Bądźmy dumni po zwycięstwie i wierni po porażce. Jeszcze raz serdecznie panu dziękuję za wywiad. Bardzo dziękuję.